Cześć, tu Paweł z zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Dzisiaj w ramach ptasich poniedziałków wybrałem się nad staw w Aleksandrowicach koło Krakowa na terenie Tęczyńskiego Parku Krajobrazowego. A bohaterem dzisiejszego odcinka będzie kaczka krzyżówka, którą bez problemu można spotkać na stawach takich jak ten. Krzyżówka jest przodkiem kaczki domowej a zarazem najbardziej rozpowszechnioną kaczką na Ziemi. W okresie godowym występuje u tego gatunku bardzo silny dymorfizm płciowy, czyli widoczne różnice między płciami. Kaczor wyróżnia się zielono-opalizującą głową i żółtym dziobem. Reszta ciała jest szaro-brązowa z elementami czarno-białymi. Samica jest cała szaro-brązowa z pomarańczowym dziobem. Poza sezonem godowym samiec ma bardziej stonowane barwy, ale ciągle można go odróżnić między innymi po żółtym dziobie. Odżywia się głównie roślinami wodnymi, które zbiera tuż pod powierzchnią, zanurzając dziób, a czasem całą głowę i szyję, także nad wodą sterczy sam kuper. Krzyżówkę możemy spotkać praktycznie wszędzie, gdzie jest choć trochę wody, na kanałach, rzekach i stawach, na śródleśnych jeziorkach, a nawet w centrach dużych miast. Przy wspomnianym kuprze znajduje się tak zwany gruczoł kuprowy, jego tłustą wydzieliną kaczka na pióra, chroniąc je przed zawilgoceniem. Ale kaczka to nie jedyny ptak, którego możemy tutaj obserwować. Dzisiaj spotkałem tutaj również parę łabędzi, ale od połowy kwietnia, właśnie teraz, zaczynają przylatywać również niewielkie ptaki, które zamieszkują te trzciny. Oprócz nich w stawie możemy zaobserwować też płazy. W tym momencie w Aleksandrowicach dominują ropuchy. A chodząc wokół, łatwo też natknąć się na ślady pracy Bobra. A będąc już tutaj w Aleksandrowicach, warto również zaglądać do lasu, który znajduje się zaraz za stawem. O tej porze roku jest cały rozśpiewany, a w podszycie można zobaczyć pięknie kwitnące kwiaty, teraz przede wszystkim zawilca.